Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnej lektury Słowem Bożym. Słowo dzisiejsze, które za chwilę przeczytam, jest słowem, którym będziemy modlili się w dniu jutrzejszym. Niech modlitwa psalmem 131 wprowadzi nas w spotkanie ze Słowem Boga. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, moje serce nie jest wyniosłe i oczy moje nie patrzą z góry. Nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta me siły. Przeciwnie, zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy, jak niemowlę u swej matki. Jak niemowlę, tak we mnie jest dusza moja. Izraelu, pokładaj w Panu nadzieję teraz i aż na wieki. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do tłumu: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli manny na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Przed chwilą usłyszane słowa są kolejnym fragmentem 6 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie spotykamy Jezusa rozmawiającego z tymi, którzy po cudzie rozmnożenia chleba przybyli do Kafarnaum, dziwiąc się zachowaniu Jezusa. Chcieli bowiem obwołać Go królem, a Jezus postąpił inaczej. Jednak On wykorzystał to spotkanie, by zaprosić ich do zgłębienia tajemnicy Jego osoby i Jego posłannictwa. Zaczął więc mówić im, kim jest, kto Go posłał i jaki jest cel Jego misji. Od razu ukazał swoim rozmówcom, o co mają zabiegać, o jaki pokarm mają się troszczyć. Mają zabiegać nie o ten pokarm, który nakarmi ich ciała. Ale Jezus wskazuje na pokarm, który da im życie wieczne, który będzie drogą do zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Mówi im najpierw, kto go posłał. Mówi im o swoim Ojcu, który wszystko mu powierzył, który posłał go do wszystkich i którego wolą jest, aby nikt nie został stracony. Ojciec posłał go, aby on podtrzymywał nasze życie, by był naszym pokarmem na wszystkich poziomach naszego człowieczeństwa. Używając metafory chleba, Jezus określa siebie i swoją misję. Spotkamy go jeszcze na kartach Ewangelii jako tego, który jest źródłem wody żywej,
światłością świata, jako dobrego pasterza, jako lekarza, przyjaciela, brata. A wszystko, aby każdy w nim mógł doświadczyć pełni życia, aby mógł doświadczyć życia wiecznego. Tu słuchający poznają go jako tego, który jest chlebem żywym, który pragnie stawać się pokarmem dla każdego. Jezus mocno nawiązuje w tej rozmowie do Eucharystii. Ale wszystko ma dokonywać się w odpowiedzi na Jego słowo, w otwarciu się i przyjęciu Go z wiarą. A co za tym idzie, Jezus pragnie z nami wejść w więź osobową. On nie chce, by Jego rozmówcy, w tym także i my, zachwycali się Jego cudami, wspaniałymi mowami. Jemu nie zależy na tym, by być dla nas królem z małej litery, który będzie zaspokajał nasze potrzeby cielesne. On przyszedł od Ojca, aby ukazać każdemu drogę ostatecznego przeznaczenia. I On nigdy nie pozwoli sobą manipulować, choć to zawsze jest wielką pokusą w relacji z Nim. Pamiętamy, jak w spotkaniu z Nikodemem Jezus mówił mu o powtórnym narodzeniu z wody i z ducha. Ale to zawsze jest początek drogi nowego życia. To nowe życie potrzebuje stałego pokarmu. Bez pokarmu człowiek umiera. Bez Jezusa, który jest chlebem życia, nie ma życia. Przez duże rzet. Nie ma życia wiecznego. I nie będzie wskrzeszenia w dniu ostatecznym. Wśród słuchających wyłoniły się osoby, które szemrały. Do pewnego momentu było wszystko dobrze. Ale gdy nazwał siebie chlebem, który stąpił z nieba, pojawiło się w sercach wielu tak zwanych Żydów, tak zwanych Judajoi, pojawił się opór. Postawili Jego słowu granice. Ale też nie przyszli z tym do Jezusa. Zostali ze swoim szemraniem w swoim gronie. Zamknęli się na Niego. Podobnie było na pustyni. Kiedy Bóg postępował inaczej, niż chciał lud. Oni wówczas chcieli bardziej dostosować Boga do swoich potrzeb, swoich wyobrażeń. Ten lud często odrzucał słowa proroków. I to zawsze prowadziło do opłakanych skutków. W ostateczności kończyło się niejedną niewolą. I widzimy, że to szemranie idzie z tym narodem. Ale i dzisiaj nie brakuje szemrzących w Kościele, a także wśród nas, słuchających tych słów. Trzeba nam pamiętać, że ze swoimi szemraniami trzeba przychodzić do Jezusa. On tak jak ich przyjmie i nas z tym wszystkim. I jak to słyszymy w dzisiejszym fragmencie, będzie cierpliwie nam tłumaczył. Będzie tłumaczył to, co już powiedział wcześniej w podobnych słowach. I co robi Jezus? Jezus prowadzi ich do swojego Ojca. Mówi im, że przyszedł do nas posłany przez Ojca. To Ojciec jest pierwszy ze swoją łaską. Bóg swoją łaską nas szuka. Jego łaska jest darem, która prowadzi do poznania Syna. Łaska Boga to miłość, która nieustannie nas stwarza, rodzi do życia, podnosi, przemienia, nawraca.
Ale łaska jest relacyjna. Pięknie o łasce powiedział kiedyś kardynał Ratzinger, papież Benedykt XVI. Powiedział, że łaska to nadprzyrodzone, w cudzysłowie, coś, co nosimy w duszy. Często wcale tego nie odczuwamy, albo czasem bardzo słabo. W rzeczywistości łaska jest pojęciem relacyjnym. Nie określa żadnej właściwości danego ja, lecz mówi coś o odniesieniu ja do ty, Boga i człowieka. Bóg w Jezusie objawił wszystkim pełnię łaski. Ale łaska Boga dla wielu nic nie znaczy. Stała się pustym słowem. Święty Paweł w liście do Koryntian przestrzega, by nie marnować Bożej łaski. Z każdym słowem Boga jest związana Jego łaska, która pomaga nam poznać Jego Syna. Jezus mówi, wszyscy będą uczniami Boga. Niezwykła obietnica, związana z sercem każdego człowieka. Jezus, który przyszedł od Ojca, pragnie na drodze wiary prowadzić nas do życia wiecznego, jako swoich uczniów. Jako ten, który jako jedyny widział Ojca. Mamy więc przed sobą Syna Ojca, który otrzymał od Niego władzę wskrzeszenia umarłych i który ma władzę obdarzenia życiem wiecznym. Ale jest jeden warunek, o którym mówi Jezus. Kto we mnie wierzy. I znowu wraca ze swoimi rozmówcami do prawdy, na którą zareagowali negatywnie, rozpoczynając szemranie. Mówi im i nam, ja jestem chlebem życia. Jestem chlebem, który z nieba zstępuje. Ja prowadzę do życia wiecznego. Nie jestem manną, którą Bóg nakarmił naród na pustyni, który podtrzymuje ciało, które umiera. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Kto go spożywa, będzie żył na wieki. Oraz, że chlebem, który On da, jest Jego ciało wydane za życie świata. I tu powoli prowadzi ich i każdego z nas do tajemnicy krzyża. To, co porusza, to zapewnienie. Ja jestem, czyli stała obecność. Czyli Jezus jest pokarmem przez 24 godziny, cały czas. Tak nas Bóg ukochał i taki nam dał dar, który na krzyżu oddał siebie, swoje życie, abyśmy my mieli życie i mieli je w obfitości. Każdy, kto otwiera się na Jezusa, zobaczy w Nim prędzej czy później najcenniejszy pokarm życia. Tym właśnie jest Eucharystia. Której dzisiaj wielu jest pozbawionych. Ale moi kochani, Jezus, który przychodzi do nas dzisiaj w swoim słowie, On nasyca nasze serca. On wypełnia każdy głód. A jeśli ktoś może korzystać z Eucharystii w sposób sakramentalny, namacalny,
to niech nie pozbawia się tego pokarmu. Niech nie pozbawia się tej łaski. Ponieważ w tym pokarmie Jezus daje nam się cały. I nie chce, żeby ktokolwiek na świecie był głodny, czy pozbawiał się Jego miłości. Prośmy Ducha Świętego, by przymnożył nam wiary w Tego, który jest pokarmem na życie wieczne. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.